Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Inc. I powiem Wam szczerze, na początku nagrywałem 2-3 filmiki, ale widzę, że z tego się zrobi seria i komentuję coraz więcej filmików, które powstały dziś w internecie na temat tatuaży, czasami pozytywne, czasami negatywne. I gdzieś w trakcie mojego szperania gdzieś na YouTubach natrafiłem na pewien filmik pana, jak on to się tu nazywa, Grzegorz Kazimierczak, pod tytułem Czy tatuaże z chorobą psychiczną? Nie mam pojęcia, co w tym filmiku mogę oczekiwać, czy to będzie pozytywna wypowiedź, czy negatywna. Zdążyłem zobaczyć tylko 7 sekund, bo nie chciałem tego zobaczyć do końca, z racji tego, żeby poczuć ten klimat na żywo, żeby odnieść się do tego na żywo i żeby nie wyprzedzić faktów i ten. Także zobaczymy, co pan Kazimierczak ma do powiedzenia, pan Grzegorz. Także lecimy z tym i tak w razie W założyłem słuchawki, żeby słyszeć to, co tutaj jest na YouTubie powiedziane. W razie W, gdyby głupoty gadał, żeby to nie było dostarczone do świata zewnętrznego, bo tego nie zdzierżę. Jeżeli głupoty gada, a ma ktoś to tutaj słyszeć w pobliżu, fakt tutaj nikogo nie ma, ale w razie W, bo czasami głupoty wygadują na tym necie, że szkoda gadać, sami przyznajcie. To co, lecimy. Witam, kochani. Parę słów o tatuażach. Kochany, tak tylko wydaje się tobie, że chcesz uczynić tatuaż na swoim pięknym ciele, dlatego, że czujesz taką modę, że czujesz bluesa i chcesz wykonać tak jak innych rysunek, który ci się podoba. Ukochany, światy, które rządzą ziemią, dbają o to, aby nic tutaj nie działo się przypadkowo, aby twoja świadomość poprzez ego i rzutowanie na twój umysł człowieka podany ci wraz z ciałem sterowały wszystkim. I metodą małych kroczków jest to podawane, jest ci to podsuwane, jesteś programowany. Ja nie wiem, do której kamery mam mówić, powiem do tej tutaj. Ten pan wydaje się być kosmitą, a podejrzewam, że za chwilę nam przekaże to, że my jesteśmy wytatuowani, jesteśmy dziwni. Powiem wam szczerze, zapowiada się gruby odcinek, 15 minut filmu plus komentarz, oj. Ja mam nadzieję, że wytrzymam do końca, bo takim tonem, jak on mówi, tym takim w slow motion, może się dziać, oj może. Bo żyjesz w wielkiej nieświadomości. Nie chcesz jej podnieść. Światy rządzące ziemią, naprawdę okupujące ziemię, udowadniają, że nie dojrzałeś do wielkiego przebudzenia, jakie nastaje. Chcą, aby trzoda, którą nas traktują, była podzielona. Chcą przybrać pozór nauki, a naprawdę jednak jest to więzienie. Przyjrzyj się tej modzie, że świat więzienia na tę chwilę rozszerzył się. I więzienny zwyczaj dziargania siebie, kalania swego ciała czarną pieczęcią, naznaczenia siebie, wypływa jednak skąd indziej, z innego świata. Jest tobie podawane, abyś przyjął drill, styl, abyś w tym świecie się określił. Ja nie wiem, czy płakać, czy się śmiać, ale ten pan potrzebuje ewidentnie jakiegoś psychologa, psychiatry, ale to, co on tu odpierdala, to jest niesamowite. Nie wiem, czy on to czyta z jakiejś kartki gdzieś tam, z jakiegoś tam slajdera, ale mi się wydaje, że do końca on zdrowych zmysłów nie jest. Abyś nie pracował ze swoimi problemami, z matką, z ojcem, z godnością kobiety, z napiętnowaniem mężczyzny w sobie, tylko abyś nosił to jako znamie na swoim ciele. Tak tylko wydaje ci się, że rysunek wybierasz przypadkowo, że miejsce na ciele wybierasz nie przypadkowo. Daje ci to twoja świadomość, abyś z jednej strony zobaczył
dostał szansę, a z drugiej strony, aby się podeptał. Ja pierdolę, sorry za przekleństwa, ale to jest tutaj już niesamowite. Ja nie wiem, czy to jakiś coaching zaraz grubszy nie wejdzie, ale chyba ja się boję. Ja się naprawdę boję, co nas czeka. Dopiero minuta 20, parę, a już tutaj takie rzeczy. Ja nie wiem. Nie wiem. Władcy tego świata. Władcy czarnego świata śmierci, którzy opanowali Ziemię, dają to metodą małych kroczków. Obserwowałem to niedawno na rodzinnych festynach, na festynach szkolnych, gdzie oto małym dzieciom proponuje się niewinne, zmywalne tatuaże, kalkomanie, aby już przywykli. Rodzice nie zauważają w tym nic groźnego, bo dziecko biega z puszką coli podaną przez rodzica, a w domu najadło się mięsem zabitej istoty z mikrofalówki, w której to dopełniono utylizacji. I tak szerzy się świat śmierci. Tak zjadając śmierć, dzieci ziemi stają się śmiercią. No, z jednym z tym panem się mogę zgodzić, tam ja też za mięsem nie jestem, ale to co on gada za bzdury, faktycznie ten świat jakoś idzie do przodu. Pijemy różne różności, jemy różne różności, dajemy się zmanipulować czasami na różne produkty. Nie, kuźwa, ja nie mam słów do tego. Słuchajcie, ja nie wiem, wybaczcie mi, że ten odcinek robię, ale to jest szczyt, kuźwa, szczytów. To jest dramat. Ale tym panu widać, to w jego oczach, jak patrzę w jego oczach, widać to opętanie. To jest kolejny szalony, po tym księdzu, co ostatnio też komentowałem, następny szaleniec. Ja nie wiem, czy to jakaś sekta, czy jakieś sekty należy, czy coś, ale 4.26 tu mam, widzę. I jeszcze tyle przede mną, 10 minut. Ludzie, dajcie chociaż tą łapkę w górę, nie dla niego, bo nie jest wiadomo, to nic poważnego tym gościu, ale żeby to jakoś uczcić, tą śmierć, którą się je i pije, kurde. Dla tych światów byliśmy rodzajem półproduktu, inaczej dobytku, trzody. I tak jak krowie w oborze, postawiono stempel. Dosłownie przypalono cię licho, aby naznaczyć ciebie, aby odcisnąć piętno na twoim pięknym ciele, na twojej boskiej naturze, w które to ciało jest. Ukochana, to ciało zrodziła twoja matka. To ciało w czystości i miłości spłodził twój ojciec. Naprawdę to stworzyli w miłości, w której się spletli. A ty teraz, potępiając dar życia, odrzucając ziemskie nauki, chcesz siebie napiętnować i podróżować po ziemi jako potępieniec. A dziwisz się temu, że potem twoje życie ci się nie układa, że mnożą ci się kłopoty, ale nie zauważasz, że jednak już twój tatuaż jest niezmywalny, że mimo, że zniknęły problemy z twojego życia, to jednak ciągle patrzysz na znamie bestii, które wykonałeś sobie, na rodzaj zapisu, na rodzaj przesłania energetyką istoty, która ci to wydziargała i zapisała inny przekaz, którego nie dostrzegasz, bo nie widzisz sercem, jak krwią nakłuto na twoim ciele potępieńcze energie, jak zapisano stan twojej świadomości w momencie, kiedy ten tatuaż sobie wykonywałeś.
Tutaj ten film trwa prawie 15 minut. Tytuł jest 3, tatuaż jest chorobą psychiczną, ale on tu gada dużo farmazonów wokół tego, o jakichś tam krowach, pierdołach. Ja dla naszego wspólnego dobra, dla, jakby to powiedzieć, dla psychicznego naszego zdrowia i naszego komfortu, nie puszczę tego do końca. Jeżeli byście chcieli, to sami to odnajdziecie w internecie. Ja nawet linku do tego filmu nie dam, bo to nie ma co po prostu tego wreszcie, że tak powiem, reklamować, bo to jest szkoda gadać. Ja po prostu przesunę trochę dalej. Jako cząstka boska przyczyniasz się do tego, do ogólnego obniżenia naszej świadomości, do ułatwienia tym światom hodowli i pozyskiwaniu złotego runa, złotej energetyki z boskich dzieci ziemi, do łatwego zarządzania ziemi. Bo jednak ten tatuaż jest tylko wstępem do chipa, które zostanie zaserwowany każdemu więźniowi, aby była pełna kontrola. A ja, ukochany, mówię ci, że jesteś niespotykanie piękną istotą boską, że w twoim sercu rozbrzmiewa złote światło, że to jest światło miłości, że miłość jest życiem, ale uczyń to swoim sercem, zanim zamkną ci to władający ziemią, którzy zastępują ciebie, którzy zastępują twoją duszę i zapiszą ją do innych światów, aby podążała zgodnie z powołaniem, jak nazywały to przekazy w umyśle tych wszystkich opętanych, którzy w zamian za dobrą służbę stawali się w nagrodę pasterzami w świątyniach śmierci. Kocham cię. Pan Kazik Kaźmierczak nas kocha. Tutaj mamy ewidentnie do czynienia z takim delikatnym szwindlem, delikatną manipulacją. Nie, on nam narzuca, że my jesteśmy manipulowani, on chce nam tutaj zmanipulować. Tu wchodzi gruba sekta w grę. Tutaj już nie ma w ogóle dyskusji na temat tego, czy tatuaż jest dobry, czy jest zły. Po prostu tu wchodzi grubsza sprawa. Tutaj wchodzi taki stan umysłu tych ludzi. I tutaj z tym nie możemy nawet walczyć, bo oni adorują sami siebie, kochają, jak widzicie, kochają nas, kochany. Dajcie znać, czy spotkaliście się na żywo z takimi ludźmi, kochany, czy spotkaliście się z takimi Grzegorzami, którzy nauczają, że tatuaż to choroba psychiczna, że diabeł wstępuje w nos, tak? Dajcie znać koniecznie, czy takich ludzi spotkaliście, czy mieliście coś styczne z takim czymś, czy ktoś próbował was nawracać, że tatuaże to zło, że negowali, że to jest tamto. Dajcie po prostu znać w tym komentarzu, tutaj nie ma co wielce gadać. I ja dobrze, że ten cały film nie zobaczyłem do końca, bo myślę, że bym zwariował. A w międzyczasie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych ciekawostek, co tutaj wrzucam. Obserwujcie projekt na Instagramie, na Facebooku. No i to by było na tyle, także dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. Ja to zobaczę po watch time, czy wytrzymaliście, czy zwariowaliście tak jak ja. Pamiętajcie, kochany, ja to dla was zrobiłem, ten film.